Uwagę inspektora zwróciła podarta, pusta kartonowa teczka leżąca na najniższej półce. Była pokryta brunatnymi plamami zaschłej krwi. Jasne, nieheblowane drzewo regału było obficie pokryte brunatnymi, niesymetrycznymi plamami. Major zażądał odpowiednich narzędzi i starannie zebrał szereg próbek ze wszystkich hardzawych plam, jakie zauważył. Następnie zdejmował tekturowe pudła i podawał je oficerom zgromadzonym na krawędzi piwnicy. Poruszając się ostrożnie, poczuł pod miękką podeszwą mokasynu jakiś przedmiot. Schylił się i zobaczył, że, bez przenośni, depcze po złocie. Pośród papierów i kartonowych teczek walały się podłużne sztabki złota, grube, kute w platynie i złocie bransolety. Kiedy uporał się z rozrzuconymi po podłodze przedmiotami i opróżnił półki z pudełek, zabrał się do drewnianych skrzynek. Inspektor nie należał do słabych mężczyzn, ale uchwycona przez niego skrzynka ani drgnęła. Zdziwiony usiłował podnieść następną ten sam efekt zniecierpliwiony oderwał pokrywę. W paczce leżały równo ułożone płyty szaro srebrnego metalu stwierdził bardzo zdziwiony inspektor. Upłynęła dobra godzina zanim partiami wyładowano cały zapas ołowiu, jaki znajdował się w piwnicy. Szalony alchemik mruczał korosz dźwigając ołowiane płytki i tekturowe pudełka zawierające sztabki złota, platyny i niewielką ilość biżuterii. Zmęczony major zebrał skrzętnie wszystkie, najdrobniejsze nawet papiery. Rewizję zakończono. Inspektor nie znalazł tylko fotografii Pawła Rittnera. Podczas gdy oficerowie dochodzeniowi segregowali i opisywali znalezione przedmioty, inspektor zastanawiał się, czy ma aresztować panią Rozalię. Po namyśle zdecydował, że nie zatrzyma gospodyni. Obserwowanie jej zleci służbie X. Porucznik Cieślik otrzyma pierwszą podopieczną w tej sprawie. Następnego dnia w gabinecie Korosza piętrzyły się skrzynki ołowiu, a na podręcznym stoliku sztabki złota, platyny i precioza. Brylantowy naszyjnik leżał oddzielnie na kawałku zielonego sukna. Przy biurku majora siedział jeden z najlepszych jubilerów i znawców drogich kamieni w Warszawie. Poza tym zaufany rzeczoznawca milicji, Grzegorz Lewicz. Pułkownik Ulis i major Korosz w milczeniu obserwowali pracę jubilera. Rzeczoznawca sprawdzał każdą sztabkę kruszcu i każdy przedmiot. Znalezione u ritnera złoto i platyna ważyły 60 kilogramów. Ciężkie bransolety nie zostały jeszcze zważone, ale było ich znacznie mniej. Wreszcie ekspert odsunął od siebie narzędzia i przetarł zmęczone oczy. Złoto i platyna tak w sztabkach jak i w precjorzach najwyższej jakości, stwierdził. Ponadto wszystkie wyroby cechowane autentycznymi próbami francuskich urzędów probierczych. Ani próby, ani waga nie budzą wątpliwości. Milionowy majątek powiedział poważnie. Naszyjnik zapytał major. Bardzo piękna, wysoce artystyczna oprawa z platyny. Takie oprawy potrafią jeszcze robić starzy złotnicy w Mediolanie. Kamienie? No cóż, majorze, gdyby były prawdziwe, byłyby warte około pięciu razy tyle co te sześćdziesiąt kilogramów szlachetnych kruszców. To nie są brylanty, nie mógł uwierzyć major. Nie, potrząsnął głową jubiler. Tylko niezła imitacja. Komplet takich brylantów każdy jubiler sprzeda panu za trzysta złotych. To kryształ górski oszlifowany w amerykańskim stylu. Najmodniejsza ostatnio obróbka diamentów. Konkuruje z amsterdamską, wyjaśnił. Żaden z tych kamieni nie jest prawdziwy, dopytywał się rozczarowany Korosz. Żaden, majorze, uśmiechnął się z pobłażaniem rzeczoznawca. W rozpoznaniu ich autentyczności nie pomyli się nawet laik. Gdybym panu pokazał prawdziwe brylanty, Wystarczyłoby, aby pan porównał. Od razu można się zorientować, że te w koli to imitacja. Prawdziwe brylanty, poza wszystkim innym, dają inne ognie. Tych kamieni nie sposób sfałszować. Powiedział pan, przerwał major, że gdyby kamienie w naszej niku były prawdziwe, stanowiłyby pięciokrotną wartość tego. Inspektor wskazał złoto i platynę. Tak. Pod warunkiem, że byłyby najczystszej wody. W przeciwnym wypadku ich cena byłaby niższa. Oczywiście zawsze przedstawiałyby jeszcze bardzo wielką wartość. Po wyjściu rzeczoznawców major zabrał się do papierów znalezionych w skrytce wili Rittnera. Pośród kartonowych teczek i różnego śmiecia znalazł kilkanaście drobnych strzępków, które sprawiały wrażenie, że stanowią część podartego rachunku albo jakiegoś kwitu. Drobne, zmięte skrawki papieru powędrowały do zakładu kryminalistyki. Ekspert, specjalista od badań dokumentów, dobrze się nabiedził, zanim złożył z tej łamigłówki dwa rachunki. Świadczyły one, że do sklepów jubilerskich w Warszawie zostało złożone na warunkach sprzedaży komisowej dziewięć złotych bransolet. Koronkowa robota, majorze, powiedział ekspert. Wszystko już wiecie. Poza tym kto i w jakim sklepie oddał w komis te świecidełka. Rzeczywiście na rachunkach w miejscu, gdzie winna być firma i adres sklepu oraz nazwisko sprzedającego świeciły puste paski. Ponieważ w stolicy jest siedemnaście sklepów jubilera, milicja nie miała większych trudności z ustaleniem, w którym sklepie sprzedano bransoletki. Stwierdzono że transakcje zostały dokonane w sklepie na placu konstytucji. Kierownik sklepu odnalazł kopię rachunków. Okazało się, że nazwiska kontrahentów były fikcyjne. Siedem bransolet sprzedano. Dwie pozostałe milicja zakwestionowała. Tego rodzaju bransoletki są chętnie kupowane, wyjaśnił kierownik sklepu wykonane ze złota wysokiej jakości. Noszą zagraniczne próby, no i mają modny kształt. Wyroby jubilerskie Pawła Rittnera były prawdopodobnie sprzedawane i w innych sklepach jubilera w Warszawie i nie tylko w Warszawie. Na razie jednak ten ślad był bezużyteczny. Było rzeczą pewną, że Paweł Rittner, człowiek o nieskazitelnej opinii, prowadził dwa życia. Był członkiem jakiejś grupy przestępczej, która zajmowała się najprawdopodobniej kontrabandą złota i wyrobów jubilerskich. Wyglądało na to, że jako doskonały fachowiec w swoim zawodzie pełnił obowiązki rzeczoznawcy i jednocześnie melinował przemycany towar. Napad na Pawła Rittnera mógł być dziełem pozostałych członków bandy, którym z jakichś względów przeszkadzał. Do tego momentu hipoteza inspektora wydawała się przekonywająca. Ale pozostawało wiele wątpliwości, bo nieprawdopodobieństwem jest, żeby nie zauważono żadnych jego kontaktów z ludźmi. Przy tego rodzaju zajęciu niemożliwym jest ukrycie znajomości na dłuższą metę. Sześćdziesiąt kilogramów kruszców mógł Paweł Rittner przynieść sam. Mógł cały towar, przechodzący przez jego ręce, przynosić i wynosić sam. Ale towar pochodzący z przemytu musiał ktoś dostarczać. Dokąd go dostarczał, zanim znalazł się w willi na Paryskiej. Należało przypuszczać, że w Warszawie znajduje się lokal lub lokale kontaktowe bandy. Milicja musi je odnaleźć. Ale przede wszystkim musi odnaleźć Pawła Rittnera. Ten człowiek znalazł się w sytuacji prawie bez wyjścia. Z jednej strony kogoś się bał, kogoś, kto usiłował go zabić. Z drugiej strony obawiał się milicji, którą jednak w ostateczności wezwał na pomoc. Uciekł ze szpitala i przed prześladowcami, i przed milicją, gdzie w takim wypadku mógł znaleźć schronienie. Wydaje mi się, powiedział pułkownik Lis, który w milczeniu przysłuchiwał się wywodom Korosza, że jeżeli zdążył zabrać jakieś kosztowności, zabezpieczyć się finansowo, to będzie chciał przekroczyć granicę. Zawiadomiłem WOP, przewidując taką możliwość, tylko kiedy mógł zabrać jakieś pieniądze, chociaż, mówił z namysłem, niewykluczone jest, że po ucieczce ze szpitala Rittner był w swoim domu. Ten ślad na trawniku wskazuje na taki obrót sprawy. Trzeba było obserwować wile, mruknął lis. Nie przewidziałem możliwości, że człowiek o tak dobrej opinii, Ofiara napadł, ma coś do ukrycia, przypuszczam, że Ritner będzie uciekał przez zieloną granicę, miał za mało czasu, aby przygotować inny wyjazd oby go tylko nie załatwili, zanim go znajdziemy co ten człowiek ma na sumieniu, że w takiej sytuacji boi się milicji snuł rozważania lis chciwość nieoczekiwanie przerwał major. Spółkownik spojrzał na korosza, nie rozumiejąc. Major uruchomił selektor i zażądał od niewidocznego rozmówcy albumu skradzionej biżuterii. Album Interpolu wyjaśnił swemu rozmówcy. Po dobrej chwili sekretarka doręczyła album. Saulewicz stwierdził, mówił inspektor, przewracając kartki, że gdyby brylanty w platynowym naszyjniku były prawdziwe. Jego wartość równałaby się około 300 kilogramom złota i platyny. Może Ritner zamienił prawdziwe kamienie na górski kryształ? Może właśnie z nimi ucieka? Po co w takim razie umieścił imitację w autentycznej oprawie? Zapytał Lis sceptycznie. W tej chwili to nie jest istotne. Ciekaw jestem, czy rzeczywiście te kamienie istnieją. Pułkownik Lis z rosnącym zainteresowaniem pochylił się nad albumem. Na dużych tablicach z fotografiami najróżniejszej biżuterii znajdowały się także informacje, które mogły pomóc w rozpoznaniu skradzionych przedmiotów. Przy końcu działu, w którym informowano o skradzionych brylantach, major znalazł tablicę ze zdjęciem platynowego naszyjnika, łudząco podobnego do znalezionego w mieszkaniu Pawła Rittnera. Informacja załączona do fotografii głosiła 25 kamieni. Następował opis każdego z nich. Ich waga, czystość, szlif amerykański. Szlifowane w Holandii. Metryka wystawiona we Włoszech. Oprawa z platyny wykonana w Mediolanie. Własność pani Margarityku, aktorki filmowej o światowej sławie. Naszyjnik wraz z inną biżuterią został skradziony w paryskim hotelu. Klejnoty nie były ubezpieczone. Oficerowie w milczeniu porównywali fotografie z oryginałem. Nie ulega wątpliwości, że to ten sam naszyjnik, powiedział Korosz. Brylanty zostały zamienione na górski kryształ, który oszlifowano na wzór prawdziwych kamieni. Pułkownik Lis za pomocą jubilerskiego szkła dokładnie oglądał niektóre fragmenty platynowej oprawy. Jej podobieństwo z na tablicach ilustracyjnych albumu było uderzające. Czy to możliwe, żeby kolia głośnej aktorki trafiła do Rittnera? Zastanawiał się głośno. Koroż połączył się z zakładem kryminalistyki. Macie ekspertyzę krwi numer do sprawy Pawła Rittnera. Dobrze. Opis prześlecie później. Proszę o podanie grupy. Tak. Dziękuję. Odłożył słuchawkę. Pułkownik podniósł na niego pytające spojrzenie. Plamy krwi, które znalazłem w skrytce u Rittnera. Są grupy. A major był wyraźnie podniecony. Tajemniczy napastnik znał skrytkę. Dorzucił lis. Tajemniczy napastnik został zraniony przez broniącego się Rittnera. Podjął major. Niewątpliwie chciał coś od niego uzyskać. Mógł to być brylantowy naszyjnik, ale Rittner nie oddał koli. Napastnik, mimo że ranny, postanowił znaleźć ją sam. Znał rozkład mieszkania, ukryte schowki. Więcej, znał szyfr zamka ściennej kasety. Kasa w ścianie mogła być otwarta wtrącił lis. Mogła, zgodził się major. Ale mechanizm otwierania piwnicy mężczyzna, nazwijmy go A znał. Nieład panujący w mieszkaniu i w piwnicy mówi nam o gorączkowych poszukiwaniach. Czy znalazł prawdziwy naszyjnik, albo dwadzieścia pięć kamieni? Jeżeli znalazł, to Rittner może go chcieć odzyskać. Może zbiegł ze szpitala, aby wyrównać rachunki z człowiekiem, mającym krew grupy A. Prawdopodobnie, przyznał Lis. Wygląda na to, że amator naszyjnika był ściśle związany z Rittnerem, ale tu mi się coś nie zgadza. Zmarszczył brwi. Nie ulega wątpliwości, że Rittner jest członkiem organizacji przemytniczej. Dobrej organizacji. A więc jego wspólnicy na pewno nie są głupsi od niego. Tymczasem, uwzględniając nawet wielką wartość koli, decydują się na tak nieprzemyślany napad. W konsekwencji, jeżeli nawet znaleźli te kolie, Przede wszystkim spowodowali ingerencję milicji. Stracili lokal bandy i tym samym magazyn z dużą ilością szlachetnych kruszców. Mądra banda poświęciłaby raczej naszej nawet o takiej wartości. Sądzę, że konflikt pomiędzy Rittnerem a człowiekiem ma wyniknął niespodziewanie. Po pierwsze, jeżeli nawet chcieli zlikwidować Rittnera, to nie planowaliby tego w jego mieszkaniu. Po drugie, Narzędzia, jakimi się posługiwali. Popierniczka? To mnie nie przekonuje. Nie znalazłem noża, którym był pchnięty Rittner. Nie sądzę, żeby do krwawych porachunków używali broni. To rzecz kłopotliwa i robi hałas. Napastnik nie przewidział tylko, że Rittner po takich ciosach przeżyje. W każdym razie intencje tajemniczych gości są jasne. Chcieli zabić Rittnera. Plądrując mieszkanie, byli przekonani, że go zabili. W przeciwnym razie jubiler nie ocalałby. Jaką drogą ten złowrogi gość, ranny do tego, wyszedł z zamkniętego domu? Musiał mieć klucze. Nie widzę innej możliwości, przynajmniej w tej chwili, powiedział lis. Bez względu na to, jak się wydostał napastnik, uważam, że Rittnerowi grozi śmiertelne niebezpieczeństwo. Milicja za wszelką cenę musiała odnaleźć Rittnera, ale ze względu na groźne zamiary szajki trzeba było zachować w tajemnicy ucieczkę jubilera ze szpitala. Poszukiwania utrudniał brak jego fotografii. Do wszystkich jednostek w kraju wysłano portrety domniemane zaginionego, sporządzone przez specjalistów na podstawie opisu ludzi, którzy zetknęli się z Pawłem Rittnerem. Śledztwo zdążało w dwóch kierunkach, Jednym z nich było odnalezienie jubilera, drugim kuzynki, o której wspominał dzielnicowy z ulicy paryskiej. Pracownicy głównego biura adresowego dzień i noc przeglądali tysiące adresów. Major założył, że w personaliach nieznanej kuzynki musi figurować albo nazwisko Rittner, albo panieńskie nazwisko matki Rittnera. Wreszcie po czterech dobach gorączkowej pracy biuro adresowe przedstawiło majorowi 120 nazwisk i adresów kobiet mieszkających w różnych miastach kraju. W Warszawie kuzynek Rittnera było 11. Zajął się nimi cieślik. W kilka godzin po otrzymaniu polecenia zameldował się już u majora. Jest, powiedział zamiast powitania. Anna Rittner, 28 lat. Prawdopodobnie rodzona siostra jubilera. Zajmuje spółdzielczą kawalerkę na Marszałkowskiej. Pracuje jako modelka w domu mody Thais. Obecnie bawi na targach lipskich, gdzie Thais wystawia wiosenną kolekcję. Oprócz Thais jest tam reprezentowana Ewa i Telimena. Modelki powinny wrócić za trzy dni. Zlecam do obserwacji mieszkanie Anny Rittner. Grupa modelek Thais. Z nią Anna Rittner wróciła do Warszawy. Celnicy nie spostrzegli niczego interesującego w jej bagażu. Służba Iks obserwowała dziewczynę. Cieśnik sumiennie i drobiazgowo informował majora o zachowaniu Anny Rittner. Skąd się biorą takie dziewczyny mówił zdumiony. Ładna zainteresował się korosz Ładna to za mało, majorze. Szkoda, że państwo jej nie widzieli, dodał tonem sprawozdawcy sportowego. Anna Rittner nie robiła nic, co mogłoby naprowadzić milicję na jakikolwiek ślad. Zachowywała się normalnie, jak młoda kobieta pracująca zawodowo, ściśle biorąc, niezupełnie. Cieślik twierdził, że jedyne jej podobieństwo do brata to skłonność do samotności. Anna Rittner po powrocie z Lipska nikomu nie złożyła wizyty ani też nikt do niej nie przychodził poza pomocą domową. Dziewczyna odwiedzała gabinet kosmetyczny i ziskoło placu Unii Lubelskiej. Któregoś popołudnia spotkała się z młodym, bardzo przystojnym chłopcem. Była z nim w teatrze, a później na kolacji w kameralnej. Widać było, że chłopak był nią zainteresowany. Młody mężczyzna, pracownik telewizji warszawskiej, okazał się człowiekiem poza wszelkimi podejrzeniami w związku ze sprawą Rittnera. Wreszcie kontakty towarzyskie Anny ożywiły się. Bywali u niej młodzi ludzie obojga płci. Dziewczyna również odwiedzała znajomych. Jednak całe środowisko okazało się poza podejrzeniem. Któregoś dnia cieślik wpadł do gabinetu korosza wyraźnie podniecony. Dziewczyna poszła na paryską, zawiadomił. Niosła jakąś paczkę wyglądającą na zapakowaną książkę. Gospodyni jest w domu, zapytał korosz. Jest, skinął głową cieślik. Anna Rittner niedługo powinna przyjść do milicji. Sądzę, że zwróci się do najbliższej jednostki. Major nie mylił się. Niebawem porozumiał się z nim komendant dzielnicy z Saskiej Kępy. Proszę skierować ją do mnie, polecił inspektor. Korosz wiedział o urodzie dziewczyny, a mimo to, gdy ją zobaczył poczuł się zaskoczony. Anna Rittner, blondynka o śniadej karnacji i wielkich fiołkowych oczach, była niepokojąco piękna. Każdy jej ruch był pełen gracji i wdzięku. Modelka. Pomyślał major, tłumacząc sobie wrażenie, jakie wywarła na nim dziewczyna. Jestem siostrą Pawła Rittnera, przedstawiła się majorowi. Koroż jeszcze przez chwilę przyglądał się jej z niemym zachwytem. Anna Rittner udawała, że nie dostrzega wrażenia, jakie wywarła na inspektorze. Z moim bratem stało się coś niedobrego, powiedziała. Jego gospodyni jest nieprzytomna z przerażenia. Miejscowy komisariat skierował mnie do pana. Wyczekująco spojrzała na inspektora. Jej wielkie, zupełnie fiołkowe źrenice wydawały się pozbawione ten człowiek. Nieznani milicji ludzie ciężko zranili brata. Następnie uciekł on ze szpitala i zginął. Co to znaczy uciekł ze szpitala? Nie mogła opanować zdumienia. Nie wypisał się, jak to jest w zwyczaju, zniknął, nie zabierając nawet swego ubrania, no i nie wrócił do domu. Czy wyraziłem się dość jasno? Jestem tak zaskoczona, majorze, i zupełnie nie rozumiem, co się stało, kto i dlaczego napadł na mego brata, bezradnie spojrzała na majora. Ostatnio nic bardziej mnie nie interesuje, ale dotychczas nie mam na tę sprawę żadnego poglądu. Sądzę, że pani będzie mogła mi pomóc. Nie orientuję się, jak ma ta pomoc wyglądać, ale przypuszczam, że nie wątpi pan w moją gotowość. Proszę powiedzieć wszystko, co pani wie o bracie. Na chwilę zapadła cisza. Dziewczyna bawiła się pudełkiem z papierosami. Piękne jej palce leciutko drżały. Paweł jest starszy ode mnie o szesnaście lat. Wychował mnie, nie pamiętam rodziców. Powiedziała szybko, jednym tchem: Widzi pan, czasami miewam wyrzuty sumienia. A teraz po tym, co się stało, jest mi szczególnie ciężko. Wiele zawdzięczam swemu bratu. Wiele mi poświęcił, a ja, jakoś nigdy nie potrafiłam okazać mu cieplejszego uczucia. Nieraz wydawało mi się, szczególnie wtedy, gdy był wyjątkowo przykry, że wcale go nie kocham. Nie mogłam odnaleźć w sobie przywiązania do Niego. Co tu kryć? Unikałam Go. Przebywanie z Nim traktowałam coraz bardziej, jak męczący obowiązek. A propos obowiązku: Mój brat miał niezmiernie rozwinięte poczucie obowiązku. Widzi Pan, wychowanie i pokierowanie mną uważał za swój obowiązek, i może to najbardziej odstręczało mnie od Niego. Wszystko, co robił, robił bez radości. Jak gdyby pod wpływem jakiegoś wewnętrznego przymusu. Przy tym wszystkim był despotyczny, uparty i niesłychanie pedantyczny. Miał szereg dziwactw. Milczący, bardzo powściągliwy w wyrażaniu uczuć. Oszczędny aż do skąpstwa, odludek. Mam zupełnie inne usposobienie. Czasami wydaje mi się nieprawdopodobne, że to mój rodzony brat. Dlatego męczyliśmy się razem coraz bardziej. Usamodzielniłam się dość wcześnie. Paweł przyjął to, zdaje się, z ulgą. Nie rozumieliśmy się zupełnie. Męczył się ze mną, podobnie jak ja z nim. W początkowym okresie mojej samodzielności uważał, że ma obowiązek pomagać mi materialnie, ale przy swoim despotyzmie usiłował narzucić mi swoje obyczaje, swój punkt widzenia. Ponieważ było to dla mnie nie do zniesienia, wyłożyłam mu swój pogląd. Może zbyt dobitnie. To było przed dziesięciu laty. Wynikła między nami ostra sprzeczka, pierwsza i ostatnia. Od tego czasu traktowaliśmy się wzajemnie, jak dalecy znajomi. Widywaliśmy się rzadko, coraz rzadziej. Brat w dalszym ciągu nie aprobował mojego sposobu życia, ale odnosił się do mnie z poprawną rezerwą. Zdaje mi się, że rewanżowałam mu się tym samym. Odkąd zamieszkał na Saskiej Kępie, byłam u niego dwa razy. Niedawno wróciłam z Lipska i dzisiaj chciałam zanieść mu prezent. Wskazała płaską paczkę, którą przyniosła ze sobą. Jak panu prawdopodobnie wiadomo, Paweł jest jubilerem i znawcą drogich kamieni. To największa jego pasja. Ma skompletowaną dużą bibliotekę z dziedziny złotnictwa i jubilerstwa. Kupiłam mu w lipsku album z rysunkami biżuterii. Urwała nagle i bezradnie rozłożyła ręce: Czy zna pani znajomych brata? Nikogo. Nie mam pojęcia, czy w ogóle ich miał. Nie przypominam sobie żadnych jego znajomych, nawet z okresu, gdy mieszkaliśmy razem. Zakazał mi kategorycznie przyjmować kogokolwiek. To też był jeden z powodów mojej wczesnej samodzielności. Z nikim się nie przyjaźnił. Nie mógł uwierzyć major. Przynajmniej ja o tym nic nie wiem. Myślę, że na ten temat może się pan dowiedzieć więcej w jego miejscu pracy. Czy ma pani fotografię brata? Chyba tak, powiedziała z namysłem. Jakieś amatorskie zdjęcia, bodajże z plaży. Wolałbym, nie amatorskie. Z tym będzie gorzej. Niechęć do fotografowania się to jeszcze jedno dziwactwo Pawła. Ale, panie majorze, przypomniała sobie coś nagle. Myślę, że dla pana to może być ważne. Otóż przed moim wyjazdem do Lipska przyszedł do Tais, to dom mody, w którym pracuje, mój brat. Byłam niezmiernie zdziwiona, bo nigdy tego nie robił i poprosił, ażebym mu przechowała pewną rzecz. Powiedział, że z pewnych względów nie chce tego mieć u siebie. Odniosłam wrażenie, że nie dowierza swojej gospodyni. Wyraźnie tego nie sprecyzował, ale tak wynikało z sensu prośby. Co to za przedmiot? Brylantowa kolia oprawiona w platynę. Nie jestem znawcą, ale wydaje mi się, że jest bardzo cenna. Zresztą to opinia mego brata.